Decydując się na pisanie pracy badawczej, na pewno stoisz przed trudnym wyborem metody, na podstawie której przeprowadzisz swoje badania. Dlatego też w tym nagraniu szczegółowo omówimy dosyć często praktykowaną metodę badawczą w pracach dyplomowych, jaką jest metoda analizy dokumentów. Analiza dokumentów to metoda polegająca na analizowaniu istniejących już materiałów, które badacz w jakiś sposób otrzyma, np. od firmy, instytucji, urzędu, placówki szkolnej i tym podobne. Analizowanymi dokumentami mogą być wówczas wszelkie akty prawne, dokumenty urzędowe, regulaminy wyznaczające profil oraz sposób działalności. Analizowane dokumenty powinny posiadać pieczęć instytucji i podpis osoby kompetentnej, gdyż wpływa to na ich ważność oraz poprawność. Analiza dokumentów przebiegać może w oparciu o kilka podstawowych etapów: gromadzenie dokumentów, selekcja, określenie stopnia autentyczności i wiarygodności dokumentów, opis, naukowa interpretacja, analiza i opracowanie wniosków. Badania dokumentów posiadają ogromne znaczenie w kwestiach poznawania faktów, które wydarzyły się w przeszłości. W związku z tym ta metoda idealnie sprawdza się w przypadku dziedziny, jaką jest historia. Jednakże warto dodać, że nigdy w 100% nie wiadomo, czy treści nie zostały na przykład zafałszowane bądź częściowo zmodyfikowane. Dlatego też zaleca się, aby metodę analizy dokumentów stosować jako metodę dodatkową czy pomocniczą. Metoda analizy daje wiele możliwości. Dzięki tej metodzie możliwe jest ustalenie, jakie są cele oraz zadania określonej instytucji, jaka jest jakość działania oraz otrzymane efekty, jaka jest motywacja, aktywizacja, formy, metody, siły oraz środki działania. Dokumentacja umożliwia również ustalenie wiadomości, umiejętności, doświadczenia i nawyków, a także kompetencji badanych osób. Stanowi jedno z ważniejszych źródeł dotarcia do przyczyn, skutków i warunków znajdujących się u podstaw zachowań ludzkich. Analizie można poddawać różnorodne dokumenty. Mogą to być m.in. dokumenty pisane, czyli werbalne, protokoły, raporty, sprawozdania, opracowania, prace pisemne, świadectwa, akty spraw itd. W zakresie dokumentów pisanych można także wskazać dokumenty osobiste, jak pamiętniki, listy czy wspomnienia, prawne, jak na przykład konstytucja, regulaminy, ustawy i prasowe czy artystyczne, poezja, dzieła literackie. Cyfrowe, czyli statystyczne, zawierające zestawienia statystyczne, bilanse, raporty, notowania. Obrazowo-dźwiękowe, czyli zdjęcia, rysunki, nagrania, filmy, fonogramy itd. W związku z tym można dokonywać analizy naprawdę wielu dokumentów w różnej formie i pochodzących z różnych źródeł. W praktyce, w pracach dyplomowych najczęściej analizuje się dokumenty pisemne pochodzące z przedsiębiorstw, urzędów czy instytucji. Nie ulega wątpliwości, że metoda analizy dokumentów, jak każda inna metoda, posiada swoje zalety. Niepodważalną zaletą tej metody jest możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej określonych wyników, danych, faktów, zjawisk czy procesów. Daje także możliwość analizy minionych faktów czy procesów, które miały miejsce nawet w dalekiej przeszłości. Analiza dokumentów może obejmować zarówno pojedyncze jednostki, jak i całokształt działalności społecznej, wychowawczej, dydaktycznej, produkcyjnej, kulturalnej, handlowej czy usługowej. Co oznacza, że możliwości zastosowania tej metody są naprawdę szerokie. Niewątpliwą zaletą tej techniki jest to, że mając konkretny dokument, autor ma do niego stały dostęp i może go w każdej chwili przeglądać, korzystać z niego i dokonywać analizy oraz oceny. Jak już wspomniano, wartość dokumentów, w szczególności historycznych, jako źródeł informacji, bywa zmienna i niestety wysoce zawodna. Należy mieć na uwadze, że dokumenty mogą nie być wiarygodne. Mogą być na przykład sfałszowane lub niekompletne, dlatego też nie powinno się ich odbierać jako jedyne źródła wiedzy. Warto jest tę metodę uzupełnić innymi metodami bądź technikami badawczymi. Jak w przypadku każdej metody badawczej, tak i w metodzie analizy dokumentów, można wskazać poszczególne rodzaje technik badawczych. Klasyczne techniki analizy dokumentów. Jest to jedna z najstarszych i najczęściej stosowanych technik.
Technika ta polega na próbie jakościowego opisu interpretacji danych znajdujących się w dokumentach. Nowoczesne techniki analizy dokumentów z kolei polegają na ilościowej analizie dokumentów. Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów. Analiza jakościowa polega na analizie treści, opisie oraz interpretacji zjawisk, które się w niej znajdują. Analiza ilościowa to rodzaj analizy bardziej obiektywnej, koncentruje się na wielkościach policzalnych. Analiza formalna zaś polega na ocenie zewnętrznego stanu dokumentów, ich wyglądu zewnętrznego, ogólnego utrzymania, technicznego sposobu sporządzania czy poziomu trwałości. Warto podkreślić, że każda z zarysowanych powyżej technik, czyli analiza jakościowa, ilościowa oraz formalna, okazuje się przydatna w szczególności, kiedy stosuje się je razem z innymi technikami. Dlatego, że każda z tych technik jest uzupełniająca do reszty. Podsumowując przedstawione w tym nagraniu informacje, można stwierdzić, że badanie dokumentacji jest pomocną i posiadającą szerokie zastosowanie metodą, ale spełnia przede wszystkim funkcję uzupełniającą w stosunku do innych metod badawczych, jak na przykład obserwacja, sondaż czy eksperyment. A ty jaką metodę badawczą wybrałeś w swojej pracy? Pochwal się w komentarzu pod tym filmem. Może jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć na temat metod badawczych, czy ogólnie metodologii. Może masz jakieś pytanie lub propozycję tematu, któremu moglibyśmy poświęcić kolejne nagranie? Śmiało, napisz w komentarzu. Chętnie przeczytamy, odpowiemy, a być może nawet poświęcimy Twojemu problemowi całe nagranie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz koniecznie sprawdź opis filmu. Są tam przydatne linki i materiały do pobrania. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep Magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.